Aby coś nam na tym kwiatuszkach, które wcześniej zrobiliśmy, mogło usiąść, pokażę teraz, jak zrobić pszczółkę. Pszczółka jest śliczna i słodka. Pompuję najpierw balonik drugi. Do niej też potrzebujemy dwóch balonów. Okay. Pszczółki są bardzo lubiane przez dziewczynki przede wszystkim. Związuję końcówkę z końcówką, tak? Jakbym zawiązywała sznuróweczkę na supełek, o tak po prostu. Okay. Nie jest to łatwe, trzeba troszkę balonika zrobić. Mamy. Będzie nam potrzebny też balonik okrągły. Tak nie mocno napompowany, który jest, będzie dał się w ten sposób tutaj nam zmiętolić. Teraz tak. To będą skrzydełka. Składamy je na pół, pamiętając o tym, tak jak w kwiatku, aby ten supełek znajdował się tutaj na środku. Ok? Bo teraz skręcamy to wszystko ze sobą i ta brzydka część supełek nam się tutaj ukrywa. I mamy już skrzydełka. Teraz najtrudniejsze. Otóż ten balonik musimy tak ścisnąć, tak skręcić tutaj, najlepiej w połowie, aby on nam się przedzielił. Ktoś, kto boi się pękających baloników, będzie miał opory. Mamy połóweczkę i bierzemy nasze skrzydełko. Najlepiej zacząć z dołu. Rozciągamy w tym miejscu i przykładamy ze sobą w tych złączeniach. Po czym te skrzydełka trzeba po prostu przełożyć na drugą stronę, przez środek. Przykładamy, robimy taką plątaninkę, przykładamy też kapuszkę. Proszę zobaczyć. Trudno w to uwierzyć, ale pszczółka jest już gotowa. Jest śliczna. Możemy namalować jej oczka. I pszczółka odlatuje. A my tworzymy kolejne zwierzątka.